Po raz 24 organizujemy konkurs na Śląską Szopkę Bożonarodzeniową. Chcemy nawiązać do pięknej tradycji, kiedy tutaj na Śląsku, w rodzinach, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, na Vertico, czy też w innym miejscu takim centralnym, stawiano betlejkę, czyli tą szopkę, po śląsku mówimy betlejka. I przy tej betlejce w okresie Bożego Narodzenia rodziny śpiewały kolędy. Wystawa potrwa do 4 lutego 2024 roku. Staraliśmy się przedstawić biblijną opowieść o narodzeniu w naszym śląskim języku. No i tak jak widać właśnie jest cały tekst Ewangelii i dodatkowo są jeszcze kolędy po śląsku. Ja byłem odpowiedzialny za tekst po śląsku. Mama tam była odpowiedzialna za kolorowanie, tam ojciec był odpowiedzialny za cały zewnętrzny wygląd. Dla mnie właśnie szopka to jest symbol rodziny. W tym dzisiejszym świecie, w tym, gdy tak bardzo gonimy, uważam, że ta rodzina jest tą ostoją tej normalności, tego, co jest ważne. W tym roku zdecydowaliśmy, że pokażemy jakby wszystkie rodzaje szopek, ale pod takim kątem materiału, z którego są wykonane, bo okazuje się, że szopkę można zrobić właściwie ze wszystkiego, z każdego materiału i to jest warunkowane z jednej strony jakby szerokością geograficzną, czyli miejscem, w którym ta szopka powstaje, są jakieś charakterystyczne, na przykład tam tworzywa, czy przede wszystkim drewno, ale też jest warunkowane zawsze jakąś modą, która w danym momencie panuje. Jeżeli mówimy o drewnie, to też mamy drewno sosnowe, drewno lipowe, mamy sklejkę, mamy drewno jakarandy, drewno mahoniowe, liście bambusa, kukurydzę, liście kukurydzy na przykład i bardzo różne jeszcze inne tworzywa, takie drewno pochodne lub też z drewna tworzone. A oprócz tego mamy porcelanę, glinę, jest fajans, jest szopka ze styropianu, jest szopka z klocków, witraż, lampion, jest szopka na przykład z rogu bawołu. Tutaj w Bazylice to jest pierwsza i centralna szopka, która tradycyjnie jest budowana od lat, jak tutaj bracia posługują. Natomiast wychodząc z szopki kierujemy się w stronę naszego herbarium. Tam przechodzimy do ruchomej szopki. Ruchoma szopka po lekkim liftingu przez naszych braci również jest konkretną atrakcją. To jest Ewangelia obrazkowa. Ale tam też w pomieszczeniu ruchomej szopki jest mnóstwo, około 50 małych szopek z całego świata. Następnie przechodzimy do naszego ogrodu i tam w tym roku naprawdę szczególny majsterz, tych tam bracia Radek z Maćkiem od wakacji organizowali takie miasteczko zwierzęce. Pięknie przygotowane zwierzęta są zadbane, mają się po prostu dobrze.